Sponsorem programu jest Bistro Korfantego 4 Opole. Jedzenie na miejscu, na wynos i z dowozem. Sponsorem programu jest Opol Trans, sieć hurtowni części do ciężarówek. Witajcie w programie Na Osi. Jeśli są już wszyscy, to zaczynamy. W tym odcinku przygotowaliśmy dla Was objaśnienie kilku gwarowych pojęć. Porcje drogowych przestróg. Kameralny zlot w czerwieni. Dzielącego się wiedzą eksperta. Trzecią odsłonę pałki. Jedziemy. Będziemy mieli dziś sporo ciekawych tematów, więc nie zwlekajmy. Zaczynamy na dobre i jak zwykle stroboskopem. Jeśli ktoś zawalił termin i sprawa wydaje się beznadziejna, w Aeron Trans nie obawiają się podjąć wyzwania pod nazwą Just in Time. Można to przetłumaczyć w samą porę albo dokładnie na czas. A nam przyszło na myśl dość przewrotne Nareszcie jesteście. Organizatorzy nietypowych usług transportowych zdają sobie sprawę, jak trudno zrealizować dostawę ekspresową. W Aeron Trans robi się to z wykorzystaniem podwójnych obsad oraz dzięki dopracowanemu systemowi wymiany kierowców. Takie postrzeganie roli przewoźnika w transporcie pozwala firmie rozwijać skrzydła i pomimo czarnych chmur nad głowami daje podstawę do spokojnego spoglądania w trackerską przyszłość. Współczesne ciężarówki muszą spełniać ostre wymagania ekologiczne. Aby sprostać obowiązującym normom, stosuje się preparat AdBlue. Układ jego dawkowania nie jest skomplikowany, ale jak się okazuje, sprawia spore kłopoty. Ogromnym problemem w układach oczyszczania spalin jest krystalizujące się AdBlue, odkładające się na wtryskiwaczu, pompie oraz układzie zasilania AdBlue. Z pomocą przychodzi nam produkt marki Forte, Exhaust Crystal Preventer, który oczyści nam cały układ. Nie tylko oczyści ten układ, ale również rozpuści kryształki, które już powstały oraz zapobiegnie krystalizowaniu się AdBlue. Profilaktycznie zalecamy dodawanie go do zbiornika AdBlue oraz można zobaczyć na moim kanale, w jaki sposób on działa. Chyba warto spróbować i pozbyć się uciążliwości związanych z krystalizującym się roztworem mocznika. Unikniemy przerw w jeździe, wizyty w warsztacie i przestoju pojazdu. No i zaoszczędzimy na kosztach naprawy auta. Dwadzieścia 22 lata temu, 21 stycznia 2001 roku, Jutta Kleinschmidt jako pierwsza kobieta wygrała rajd Dakar w kategorii samochodów. Niemka jechała autem marki Mitsubishi, a na pokonanie liczącej 10 600 km trasy z Paryża do Dakaru potrzebowała 70 godzin, 42 minut i 6 sekund. Zawodniczka debiutowała w rajdzie Dakar na motocyklu BMW w 1988 roku. W sumie ma za sobą kilkanaście startów w tej imprezie i łącznie 4 pudła, bo oprócz zwycięstwa raz była druga i 2 razy 3. Do osiągnięć Niemki nie zbliżyła się jednak dotychczas żadna inna zawodniczka, mimo że pań w tym szaleńczym, pustynnym maratonie nie brak od samych jego początków. Branża maszyn budowlanych jest niezwykle ciekawa. Pora więc na kolejną porcję nowinek prezentowanych na Baumie. Zobaczcie. Rosnące koszty pracy oraz ogólny brak wykwalifikowanych kadr od lat utrudniają działalność firm budowlanych. Nawet spowolnienie gospodarcze nie odwróci tego trendu, bo prędzej zostaną zwolnieni mniej wykwalifikowani pracownicy niż fachowcy. Dotyczy to także operatorów maszyn budowlanych. Maszyny są coraz droższe i coraz bardziej skomplikowane,
dlatego nie wolno ich powierzać w nieodpowiednie ręce. Aby w pełni wykorzystać ich potencjał na targach Bauma w Monachium, pokazywano szereg rozwiązań rozbudowujących potencjał sprzętu. Przykładem były systemy szybkiej wymiany łyżek w koparkach. Właściwie słowo koparka jest dziś zupełnie nie na miejscu. Lepszym określeniem jest robot budowlany, bo właśnie dzięki zautomatyzowanym adapterom maszyny te potrafią wykonać dziesiątki różnych prac. Młoty wyburzeniowe, łyżki przesiewające, zagęszczarki, chwytaki do najróżniejszych ładunków pozwalają za pomocą jednej maszyny i jednego operatora wykonać ogrom różnorodnej pracy. I nie są prawdą słowa kultowego Polaka, że... Wymyślili te durackie maszyny, bo siły w rękach nie mieli. Dziś oprócz siły potrzebne są głowa i wiedza, zwłaszcza gdy prace są prowadzone w terenie zurbanizowanym, pełnym podziemnych instalacji. Inaczej Polak mądry po szkodzie. A tak zagrzęzli, mój czort karty rozdaje. Dlatego do takich prac potrzebny jest sprzęt delikatny i czuły jak ludzka ręka. Ideał, do którego dążą konstruktorzy maszyn. Na Baumie można było spotkać wiele przykładów idących w tym kierunku. Standardem stają się systemy szybkiego podłączania różnych łyżek i narzędzi, i to bez wychodzenia z kabiny operatora. Nie dość, że nie ma na to czasu, to jest niebezpieczne lub nieprzyjemne, zwłaszcza gdy na zewnątrz kiepska pogoda czy błoto. Dodajmy do tego kamery i komputer pokazujący postęp prac. Co ciekawe, postęp w maszynach budowlanych realizuje się i na polskim rynku. Dlaczego? Mając tylko jedną maszynę i gamę półautomatycznych narzędzi do niej, można śmiało podejmować się większych i poważniejszych zleceń. A to może być najlepszym rozwiązaniem na regres w budownictwie, jaki się niestety zbliża. Gigantyczną Baumę odwiedzimy znowu w następnym odcinku. A teraz witam już Rafała Kochanowskiego z firmy TransExpert. Pan Kamil z Nowego Targu pyta, czy tachografy obecnie instalowane w pojazdach, czyli rok produkcji 2022, automatycznie dokonują zapisu kraju rozpoczęcia i zakończenia oraz przekroczenia granicy. Rafał, jak to jest? Muszę tutaj obalić tą taką informację, bo ona gdzieś tam krąży sobie w eterze. Absolutnie nie. Żadne obecnie montowane tachografy w pojazdach nie posiadają funkcji automatycznego wpisu kraju, rozpoczęcia, zakończenia czy też przekroczenia granicy. To dopiero będzie miało miejsce w tachografach inteligentnych drugiej generacji, które zaczną być montowane w 2023 roku w pojazdach. Natomiast te obecnie montowane do dnia dzisiejszego, być może dzisiejszego nagrania również, tak, są na razie tachografami inteligentnymi pierwszej generacji i nie mają funkcji automatycznych wpisów. Więc tu przestrzegam przed tym, że kierowca ma obowiązek dokonać tego wpisu ręcznie poprzez odpowiednią procedurę wpisu w tachografie cyfrowym. Niewykonanie tego wpisu, najczęstsza bolączka w tej chwili, kosztuje 100 zł mandatu dla kierowcy, 50 zł kary dla przedsiębiorcy, więc za każdy taki brak, więc naprawdę to mogą być spore kwoty, więc trzeba pilnować się i pamiętać o przepisach. Dziękuję. Zapraszam teraz na przerwę. Zaraz po niej zobaczycie. Objaśnienie kilku gwarowych pojęć. Porcje drogowych przestróg. Kameralny zlot w Czerwinie. Wracamy za moment. Udamy się teraz na kameralny, ale dość gromko informujący o sobie zlot w Czerwieni. Zobaczcie. Tegoroczna zima jest szara i pochmurna, dlatego warto wrócić wspomnieniami do sezonu zlotów i odwiedzić ogólnopolski zlot pojazdów pożarniczych w Złotowie. Impreza odbywała się już po raz szósty. Możemy zobaczyć same klasyki, od strażackich po zabytkowe. Oto górka autobusowego po Stara 200, po Magirusa strażackiego Żuka, ale też również Garbusa, Mercedesa, szereg maluchów, Polonezów i dużych Fiatów. I nie tylko.
Na zlocie pojawiła się nawet konna sikawka strażacka. Co powoduje strażakami i pozostałymi wystawcami, że przyjeżdżają do Złotowa? Przyczyn jest kilka, ale najważniejszym jest pasja. To są pasjonaci, to są zakręceni pasjonaci, którzy uwielbiają takie zloty, które dbają o te samochody, ale też zwykli strażacy, którzy też chcą wyjść do społeczeństwa, pokazać to, co mają najlepsze. To prawda, strażacy zawsze dają od siebie to, co najlepsze, nie tylko w czasie pożaru. Dlatego zlot w Złotowie ma dwie lokalizacje. Najpierw posiadacze zbierają się w Złotowie, po czym w paradnym szyku jadą do Zakrzewa. Dzięki temu więcej osób może podziwiać piękne samochody. A na miejscu zorganizowano cały szereg atrakcji dla dzieci i dorosłych. OSP Zakrzewo też jest posiadaczem unikalnego pojazdu. To Magirus Deutz, 150-konny, 1967 rocznik, 6-cylindrowy, silnik 8 litrów. Trafił do nas od naszych przyjaciół z Niemiec, z Weyerbachu, poprzez urząd gminy, który nawiązał współpracę. Potem strażacy w 1998 roku, strażacy z Weyerbachu postanowili go nam przekazać. I tak Bawarczyk stał się Polakiem. Magirus ma zbiornik na wodę o pojemności 2400 litrów, autopompę o wydajności 1600 litrów, szybkie natarcie i mnóstwo sprzętu. Jak na 1967 rok myśl niemiecka wprowadziła w ten samochód, że tak powiem, alarm, który działał, i centralny zamek, który działał na zasadzie, że się przymykało przy silniku, przekręcało kluczykiem, jeżeli ktoś ruszył za klamkę, włączały się koguty, sygnały. Sprytne rozwiązanie jak na czasy, w których powstało. Innym ciekawym pojazdem z lotu był amerykański Ford. Na bazie Forda budowany w Ameryce wóz strażacki. Ja go kupiłem, po prostu padła miejscowość, zbankrutowała i był do sprzedania i kupiłem go. Silnik diesel 9 litry z turbodoładowaniem, automatyczna skrzynia biegu. I moc 420 koni. Ale nie o konie tutaj chodzi. Unikalny wygląd i styl to największe atuty tego pojazdu. A do tego amerykański pragmatyzm widoczny w projekcie i wykonaniu. Także polskie pojazdy pożarnicze są pożądanym obiektem kolekcjonerskim. Jest to Jelcz pożarniczy 315, zakupiony przeze mnie w zeszłym roku w OSP w Rykoszenie. Jest to rocznik 90, właśnie kupiłem go z takim nastawieniem, żeby go zainstalować na samochód zabytkowy. I ma w tej chwili przejechane 260 tysięcy kilometrów. W jakim celu pan Zbigniew zakupił Jelcza? Powód okazał się równie unikalny. Motocykli już kilka w domu mam i zakup kolejnych motocykli w zasadzie to już by niczego nowego u mnie w życiu nie zmieniło, nie? Więc pomyślałem sobie, pora coś zmienić, a więc w zeszłym roku porobiłem wszystkie uprawnienia, bo nie miałem wcześniej prawa jazdy ani na ciężarowe, ani na autobusy, po czym zakupiłem dwa samochody pożarnicze oraz trzy autobusy, takie, które PKS-y przeznaczyły już praktycznie na złom. I to się nazywa pasja. Gratulujemy podejścia do życia i życzymy kolejnych pięknych oldtimerów. A teraz żegnamy się ze zlotem w Złotowie. Do zobaczenia. Żegnamy się z wesołą zlotową atmosferą i wracamy do spraw poważniejszych. Zajmiemy się teraz analizą wypadku drogowego. Patrzcie i słuchajcie. Wypadki drogowe z udziałem autobusów nie należą do częstych, ale z uwagi na ilość pasażerów mogą generować dużą liczbę ofiar. Miejskie wersje tych pojazdów nie mają pasów bezpieczeństwa dla pasażerów, poduszek powietrznych czy kurtyn w okolicach szyb. W pierwszym przypadku widzimy, jak głęboko w autobus wbija się pick-up i jak siła uderzenia wyrzuca jednego z pasażerów z fotela. Na nagraniu słyszymy głos pani kierowcy, która zaraz po kolizji interesuje się stanem pasażerów. Film pokazuje też postawę pasażerów. Tylko jeden z nich udziela pomocy najbardziej poszkodowanemu. Reszta koncentruje się na ucieczce. Równie niebezpieczne są przystanki autobusowe, zwłaszcza gdy ktoś próbuje za wszelką cenę wyprzedzić autobus z prawej strony, bo ma szybsze auto. W Polsce już nieraz ginęli ludzie oczekujący na autobus, najczęściej pod kołami samochodów osobowych. Mamy tutaj klasyczny przykład, gdy warunki na drodze nie dostosowały się do kierowcy Audi. Kierowca osobówki miał 1,2 promila alkoholu w organizmie.
Jazda po przysłowiowym kieliszku albo po innych środkach odurzających to przejaw całkowitego braku odpowiedzialności i sprowadzanie niebezpieczeństwa dla siebie i innych. Sporym zagrożeniem jest prędkość autobusu, wiatr i gwałtowne ruchy kierownicą. To było najprawdopodobniej przyczyną wypadku tego autobusu turystycznego na drodze szybkiego ruchu. Sądząc po dynamicznej jeździe bohatera tego filmu, nie mogło być innego zakończenia tej historii. Autobus ma powierzchnię nadwozia niczym żaglowiec i podobnie jak on poddaje się sile wiatru. Gwałtowne manewry doprowadziły tutaj do utraty panowania nad pojazdem i w konsekwencji do wypadku. Tu mamy do czynienia z ogromnym 200-tonowym zbiornikiem, który na pochyłości drogi zrywa mocowanie i przetacza się na sąsiedni pas. Co zostałoby z samochodu lub pieszego, który znajdowałby się w tym miejscu, łatwo sobie wyobrazić. Co ciekawe, był to bardzo profesjonalnie zabezpieczony i wykonywany transport aż do tego momentu. To pokazuje, że wypadki zdarzają się najlepszym. Niedoskonałość ludzka nie jest w stanie przewidzieć i zapobiec każdej sytuacji. Tak jak w ostatniej historii, w której pozostałość po znaku drogowym rozerwała oponę. Gdyby to było w innym miejscu i przy wyższej prędkości, mogłoby to kosztować ludzkie zdrowie lub życie. Jedną z przyczyn wypadków drogowych jest brak umiejętności przewidywania przyszłości. Nie chodzi tu o zdolność wróżenia ze szklanej kuli, ale dostępną dla wszystkich wyobraźnię. To czynnik niezbędny do bezpiecznej jazdy samochodem. Dzięki niej możemy przewidzieć potencjalne skutki naszych decyzji. Jak skorzystać z wyobraźni w takiej sytuacji? Warto zadać sobie kilka pytań. Co się stanie, gdy wymuszę pierwszeństwo przejazdu na rozpędzonej ciężarówce? Jak się może ona zachować w trakcie hamowania? Czy i jak mogą ucierpieć inni uczestnicy ruchu? A także co sobie pomyślą o mnie moi pasażerowie? Na kogo wyjdę w ich oczach? Człowieka rozsądnego czy wariata drogowego? Wyobraźnia pozwoli nam to ocenić, ale i jej nie można ślepo ufać. Czy jest coś lepszego od wyobraźni? Tak, przestrzeganie przepisów, rozsądek i zasada ograniczonego zaufania. To one spowodują, że nie zabijesz i nie dasz się zabić. Witam Państwa w cyklu Nie zabijaj, nie daj się zabić. Za chwilę pokażemy materiał i będziemy razem z Romanem Latynem próbowali to ocenić, dlaczego doszło do takiej sytuacji i przeanalizować to zdarzenie. A ze mną jest oczywiście Andrzej Wachowski. Bardzo mi miło. Zapraszamy do oglądania. Oglądamy. Zwolnij tak, żeby się pas tego, ten jedzie prosto. O, a tu co to było? Pewnie złodziej samochodów. No tak. Możliwe. No bo normalny kierowca tak nie jedzie. No tu po prostu on uciekał od kogoś. To nie jest, że się spieszył. Przecież tak się nie jeździ normalnie. Nawet gdyby się spieszył, to by nadjechał jeszcze kawałek, tak? No, nie wiem, to podejrzewam, że pojechał sobie dalej. Numery rejestracyjne były, wszystko widoczne. Także na stopklatce na pewno się zobaczy. No i widać obtarty samochód. Dobrze, tylko tyle. Tak, delikatna ucierka z tym samochodem, który ma kamerę. Albo uciekał od kogoś, albo naprawdę bardzo się spieszył. Ciężko mi cokolwiek na ten temat powiedzieć. No. Wykroczeń popełnił kilka, bo przelatuje nie z tego pasa skręca. No i tu jeszcze na ciągłej linii, poprzez przez wysepkę. Pas na wprost. Prowiazy zabrane, no. Jak go złapali. A może się okazać, że to była autokradzione. Pozdrawiamy tego kierowcę. Serdecznie. Tak. Ale to tak się normalnie nie jest. Ja tego nie rozumiem. O co tu chodziło? Albo się gościu spieszył, ale aż tak się spieszył. No nie wiem. No albo ukradł ten samochód i uciekał. Uciekał przed policją, nie wiem. Albo był, no... Może był po narkotykach i czuł się wrze. Może. No. Może tak też być. Różnie, bo to wytłumaczenia nie ma po prostu. No bo... Jedziemy sobie normalnie i nagle nie wiadomo skąd. Ktoś zajeżdża drogę, jedzie po nas, przejeżdża przez tak, ciągła linia, przecież tam było cztery wykroczenia i jeszcze spowodowanie kolizji. No, prawej jazdy nie ma i sobie pojechał tak bez tego. No i teraz dlaczego są wypadki, co nie? Jak byś to nazwał?
tak sobie beztrosko jeździł po tej ulicy, no. Tak jakby chwilowo utracił kontakt z mózgiem. A, no to nie jest to tak, ale chwilowa utrata kontaktu z mózgiem, można tak powiedzieć. Można tak zależy, powiedzieć. Co zażywał. Zależy. No, my się tu śmiejemy, ale to jest naprawdę, no, nie ma śmiechu. Po prostu wariatów nie brakuje. Zapraszamy Państwa do... Znajdźcie nasz kanał na YouTubie, pooglądajcie te wypadki, nie tylko ten, który przed chwilą żeśmy analizowali, ale tam są wszystkie. Lajkujcie, subskrybujcie ten kanał, no i piszcie do nas, dzielcie się uwagami, może... Tak, podzielcie się, może... Może inaczej to widzicie niż może my. Może właśnie, może wy inaczej to widzicie, napiszcie, jak wy to widzicie. A ja zapraszam już za tydzień do programu Na Osi. I w programie Na Osi do Nie zabijaj, nie daj się zabić. To jest taki specjalny cykl, w którym właśnie omawiamy te wypadki. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Do zobaczenia. O bezpieczeństwie nigdy dość, więc tematem będziemy stale się zajmować. A teraz czas na szoferski słownik. Zobaczcie. Mobilki, mobilki, jak mnie słychać? Witamy na zajęciach Uniwersytetu Parkingowego. Jak to mamy w zwyczaju, za chwilę omówimy branżowe określenia zasłyszane na CB Radio. Znane czy nieznane, zawsze warto wiedzieć, co oznaczają. Nasi eksperci są już gotowi, więc możemy zaczynać. Na pierwszy ogień idzie pytanie, co to jest wibrator? Kto pierwszy podejmie temat? Ale jaki wibrator? Do betonu? To program o motoryzacji, a nie program budowlany. W transporcie stosuje się również wibratory do usuwania resztek, ale nie o to nam tylko chodzi. No nie, nie o to chodzi. Aby łatwiej było odpowiedzieć, podpowiem, że to jednak chodzi o pojazd. Już to lepiej może. Może to walec drogowy, taki co to zagęszcza asfalt. Zgadza się? Nie. Nasz wibrator to ciężarówka. Pytanie tylko, jaka? Oho, zrobiło się ciekawie. Ciekawe, czy studenci domyślają się, o jaką ciężarówkę chodzi, bo ja sam nie wiem. No nie jest to ciężarówka na twardym zawieszeniu piórowym. Ani z uszkodzonym zawieszeniem silnika, ale już jesteśmy blisko. Wibracje są nie tylko szkodliwe, ale i nieprzyjemne dla kierowców. No ale to stare Mercedesy właśnie tak wibrowały. To były Mercedesy z serii SK i NG. Były to niezwykle trwałe pojazdy. W Afryce jeżdżą do dziś, ale komfort nie był wcale wysoki. No ale cóż, coś za coś. W życiu nie wpadłbym na to, co to za ciężarówka. Kto ukuł takie określenie? Polscy kierowcy były w PKS-ie i bez względu, czy to był model 1735 czy 1838, występowały wibracje, ale poza tymi wibracjami nikt złego słowa nie powiedział o tych modelach NG i SK. To była świetna ciężarówka. Okej, okay. Skoro tak, to możemy zająć się kolejnym terminem zasłyszanym na CB Radio. Co to jest ring? Ring czy o-ring? O-ring? Słyszałem słowo ring. To chyba miejsce, gdzie powinni walczyć bokserzy, ale to nie nasza branża, to na pewno nie. Ring to po niemiecku rynek, chociaż częściej występuje określenie Marktplatz. Ale co rynek ma wspólnego z transportem? Jeśli już, to ring oznacza jakiś okrąg. No brawo, widać już światełko w tunelu, ale co to jest? W gwarze kierowców ring to obwodnica, nie byle jaka. Ring jest jeden. 99% kierowców mówi o autostradowej obwodnicy Berlina. To autostrada A10 o długości 196 km. W większej części powstała już przed II wojną światową. Ale rzadko kiedy, gdy ktoś mówi o ringu, mówi w pozytywach. No na Sybizwach często się słyszy. Stoję na ringu, wypadek na ringu, akcja na ringu, w piątki. Najczęściej to ształy na ringu były. Wszystko na ringu. No to się wszystkie drogi na ring zjeżdżały. To było zbyt proste jak dla Was.
Myślę, że ze stodołą sobie nie poradzicie. Co to jest stodoła? Na pewno to nie jest wiejski budynek gospodarczy. Kształt, owszem, może taki mieć. Słomy i siana tam nie ma, ale siano można stracić. Może to warsztat samochodowy? Mówi się przecież, że ktoś naprawia w stodole. Ciepło. Ale dla utrudnienia podam, że tam można zarobić mandat i stracić wiele siana. Ale to nie okręgowa stacja kontroli, tam mandatów nie wystawiają. No to ładnie nas załatwiłeś. Kompletnie nic nie przychodzi mi do głowy. Studenci także, widzę, mają zagwozdkę. No to trzeba wam pomóc, ale ustalmy, co już wiemy. Że to budynek, że pobyt tam mocno kosztuje i dają mandaty. To nic innego jak zadaszone miejsce kontroli drogowych. Niemiecka BAG tam się szczyci właśnie tymi stodołami. Tam często zabierają do stodoły na kontrolę. I kierowcy tak mówią, zabrali mnie do stodoły na kontrolę. Hasło stodowa, to wiadomo, że tam zaraz będą przepaść. Czemu nie kontrolują na drodze? No powodów jest kilka. To lepsze warunki pracy dla inspektorów, lepsze oświetlenie, bezpieczniejsze wykonywanie czynności kontrolnych. A czemu nie kontrolują na parkingach? A gdzie w Niemczech znaleźć w nocy wolny parking? Chodzi także o dyskrecję i lepszą kontrolę. Nie widać, kto sprawdza, co sprawdza i czego poszukuje. Stodoła idealnie spełnia ten warunek. Dobre to. Muszę przyznać, że dzisiejsze wykłady całkiem dobrze wam poszły. Jak chcecie, to potraficie. Do następnego razu. Na dziś to już wszystko. A w następnym odcinku zobaczycie. Sporą dawkę teledysków. Rzecz o bezpieczeństwie drogowym. Kongres nowej mobilności. Eksperta w gąszczu pytań. Zwiedzania Baumy ciąg dalszy. Pamiętajcie, że możecie dowoli wracać do poprzednich odcinków, odwiedzając nas w internecie. Na naszych stronach nie brak też ciekawostek i nowinek. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Dobra, to 3-4, nie? I mówię. Mówię, nie uśmiecham się, jestem niemiła, f***jąca, f***jona i dlaczego miałabym się sztucznie uśmiechać? Nie czuję, żeby stał. Aha, czyli jak nie widać, to znaczy, że widać, ale nie widać. Ale długa część. No. Kontynuując, tak, że bardzo lubią swoją robotę, nie chcą jej zamienić na żadną inną. Sponsorem programu był Opol Trans, sieć hurtowni motoryzacyjnych. Sponsorem programu było Bistro Korfantego 4 Opole. Jedzenie na miejscu, na wynos i z dowozem.